Dzisiejszy dzień to czas na Ligę C1 z naszymi analizami przedsezonowymi. Wojtek, twoje typy z tego, co tutaj widzę, Aerodynamika, Darmat i La Furia Roja. No tak, natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że nie znamy wszystkich drużyn. Tak, no, wraz z tym programem rozpoczynamy tak naprawdę wróżenie z fusu, tak. Bo składy Ligi C mocno się zmieniły i Liga C1 to jest tutaj najwięcej zmian. Tylko kilka drużyn z poprzedniego sezonu zostało i tak naprawdę ciężko oceniać jest nam poziom tych drużyn. I potencjał tak naprawdę, który tak, wyczyna. Natomiast no tak wytypowałem trójkę pierwszą. Nie ukrywam, że od razu w pierwsze miejsce wpisałem Aerodynamikę Nocnika i potem już miałem problem. Natomiast dlaczego wpisałem Aerodynamikę? No bo wiem, kto tam gra i wiem, jak oni grali wcześniej, to, prawda? Tak jak to mówiliśmy w giełdzie transferowej, Bartosz Zontek będzie miał niepowtarzalną okazję, by zdobyć trzeci raz rzędu króla asyst. Wiemy, że już Ligi C1 był królem szczelców, także to jest zawodnik o wysokich umiejętnościach. No, zawodnik, który przychodzi na mecze i gra w tych dokładnie. Meczach. Natomiast myślę, że skoro też inni zawodnicy zostali jakby do drużyny dołączeni, na przykład Tomasz Sendor, Daniel Suchan, wiemy, że w Kukiz były pewne nieporozumienia. Jeśli oni zdecydowali się utworzyć jakby odrębny zespół, to ci zawodnicy też będący w kadrze, no raczej na tych meczach się będą pojawiać. A jeśli tak, no to no nie sądzę, żeby ktoś im był w stanie zagrozić. No i to jest faworyt numer jeden. Faworyt numer jeden, natomiast jeśli chodzi o kolejne drużyny, no to już był problem, prawda? Bo nie wiemy, na co stać pozostałe zespoły. Może się okazać, że stać na bardzo wiele, a może się okazać, że na przykład to będą tylko średniaki. Tak, no. Wpisałem na pozycji numer 2 Darmat z racji tego, że legendy, ikony polskiego futsalu Roberta Dąbrowskiego, także też Powroźnik, były gracz Krakowi, jest w kadrze. Także z tego względu wpisałem Darmat na pozycji numer 2. Jeśli reszta zespołu będzie na tym samym poziomie, to naprawdę będzie to groźna drużyna. Natomiast no, La Furie to wpisałem na miejsce numer 3. Zawodnicy doświadczeni już grają w FLS-ie, większość w pierwszym sezonie już występowała, potem kolejne lata też skład spędzone z zawodnikami młodych geodetów. Młodych geodeci, Vitoria to jest główny jakby trzon. No i wiemy, jakie umiejętności prezentuje też Mateusz Tandur, więc... Tak, Mateusz Tandur, Marcin Skiba, Gaweł Tyrpa, to są tak, Jacek Grabski, wcześniej też z geodetów, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że najlepsi z geodetów w drużynie Furii się znaleźli. Do tego doświadczeni gracze z Vitorii wcześniej. Myślę, że wiele też sparingów rozegranych to też będzie procentowało. Natomiast no wiesz, ja widziałem Furię na pierwszym miejscu, tylko wiesz, jaki potem był problem, że potem następował ranek i się budziłem, prawda? I w tabeli widziałem tą aerodynamikę nocnika i troszkę humor padał. To wszystko dla mnie pozostaje pytanie, czy jak aerodynamika nocnika, jak będzie przychodzić na mecze, w jakiej czynności, jakim składem. No. No więc tak jak mówię, ja stawiam, że skoro ci zawodnicy jednak zdecydowali się... Nawet jeśli dwóch czy trzech zawodników nie przyjdzie, to i tak ten skład jest na tyle problemy, będzie mocny i tak. Że będzie mocny, to jest naprawdę główny kandydat do... Natomiast no, tak jak mówię, Darmat, Furia, to wszystko będzie do zweryfikowania, bo no, z Ambergord graliśmy sparring, można niż pewne rzeczy... Wiedzieć, czego się spodziewać. ...się spodziewać, chociaż też nie grali w najmocniejszym pewnie składzie, bo tam nie było wszystkich zawodników ligowych. Więc może się okazać... Tak, poza tym tak jak już kiedyś wspominałem w poprzednim, te nowe drużyny też będą się uczyć pomimo tego, że... Dokładnie, z biegiem czasu będą dobrze, z każdym meczem będą grały lepiej jeszcze, lepiej, prawda? I trochę inaczej, na pewno będą inaczej te całe fragmenty gry rozgrywać, czy troszkę może bardziej fizycznie zaczną grać, no... Myślę, więc też ze sparingu nie ma co wyciągać wniosków, oczywiście. Natomiast mówię to do tego, że wiemy o Ambergold, coś wiemy, prawda? Nie wiemy nic o Drink Teamie, nie wiemy nic o Galdref. Popijemy wczoraj. Dokładnie, a to mogą być zespoły, które na przykład grają długo i są pomimo tego, że grane, pierwsze prawda? Mecze mogą nawet im nie wyjść, to później złapią wiatr w żagle i... Dokładnie, więc to, tak jak mówię, wróżenie z fusów, wywróżyłem Furię na trzecim, Darmat na drugim, Aerodynamika dla mnie to jest pewniak na pierwszym miejscu.
Zobaczymy, czy ktokolwiek zagrozi. Nocnikarzom, tak powiem, nie wiem, czy mogę, ale dopóki kapitan Igor Solarczyk nie będzie mnie tutaj strofował, no to nocnikarze łatwiej by mi wymówić niż aerodynamika, także zobaczymy. Może w ten sposób ich będę tutaj ochrzciłem ich w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie. Dzięki. Natomiast jeszcze tutaj chciałem wspomnieć o dwóch drużynach, które mogą namieszać w stawce z poprzedniego sezonu, to jest Delphi. Które pokazało w tamtym sezonie, że grało fajny mecz. Miały świetną końcówkę sezonu, więc jeśli będą pytanie, grać... Pytanie, czy Sebastian Lis też wróci po kontuzji? Natomiast jeśli będą grać od początku, tak jak grali jesienią, fenomenalnie, pod koniec, to spokojnie mogą się znaleźć na podium. No i drugi zespół, East TV Sport. Wiemy, że Dominik Szajek pisał tam, że mają jakichś zawodników z klasy AB, więc też mają pojęcie pewnie. Tak, tylko że początek sezonu poprzedniego przy East TV Sport był taki, że... Oni mieli słaby sezon, trzeba powiedzieć. Ale chodzi mi o liczebność kadry. Na samym początku była ta kadra naprawdę bardzo liczebna, no a im bliżej końca sezonu, to coraz mniej, ale coraz lepiej grali. No i paradoksalnie właśnie bardzo często jest tak, że im nie zawodzi prawidłowość, tak. Tym gra wyglądało. Więc nie wykluczę, że w tym momencie skład się już tak wyklarował, że zostali ci lepsi. No i jeśli tak, no to moim zdaniem East TV też może namieszać. Zobaczymy, jak to będzie. Dzięki serdecznie za Ligę C1.